Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima i... Kage, do mnie! Mamy lokację do wykonania. Poza tym, jeszcze chciałabym przenieść się tu w te okolice, ale to jak będziemy wracać do zadania Cień Samuraja i zrobimy sobie wtedy kapliczkę Krętej Góry, gdzie właśnie ten hak był nam potrzebny. My sobie jeszcze tutaj poodkrywamy okolice. My zobaczymy. Szybciej, Kage! Kogo albo co jeszcze można spalić? Idziemy na tę skraję? Ale pobiegli. Ale jest kwiat, tak przy okazji. Nie wiem, gdzie ci skubańcy się podzieli, prawdę mówiąc. O, zaraz zobaczymy, co tu jest ciekawego. O, posiadłość słonych wichrów. Czyli widzę. Który z was jest najlepszy? Ten jest jeden. Mam nadzieję, że jeszcze... Dlaczego? O Jezu, jeszcze ten. O nie. Dlaczego nie? Bo... Ja bym go chciała podejrzeć. O kurwa. Teraz to już cały obóz biegnie. O, i to jeszcze pikinier, naprawdę. Nie, no weź. Cwaniaku stwierdził, że jest za daleko i uciekł. Jak się ładnie zasłania. A jak cwaniak czekał na posiłki, co? Nie trafiłem go. A, czyli tego nie mogą uniknąć, niestety. Już są wszyscy? O, takiego. Ja ich nie cierpię. Dobra. Ojej, nie zrobię zadania dodatkowo, jak sobie nie odpuszczę tego. Chłopie! Wiecie co zrobimy? Uciekniemy, ale nie dlatego, że się z nimi nie chce bić, ale fajnie by było. Zrobić chociaż część z tego, co oni nam tu pokazali. Czyli musimy wykonać 3 skoki z góry, dokonać takiego skrytobójstwa. Mam nadzieję, że... Nie, cały czas mnie widzą. No fajnie by było, nie? Chociaż to zrobić. Przejdzie im, czy nie przejdzie? Skupany! O nie. Ale lipa. Ja nie widziałam ich tutaj. A on akurat zaczął tą drogę wracać. No, a nie dobrze, bardzo niedobrze. No i stąd, idź już. Idź tam, wracaj.
napij się sake. Ci jacy, kurczę, co? Ci zawzięci. Bo jak ich wybijemy, to nie będziemy kogo mieli mordować z góry. Już? Coś tam słyszę z tej lewej strony, a nie chciałabym im się upokazać. Chociaż nie, nie widzę ich. Już? Powracali? Chyba tak, chyba im przeszło w końcu. No dobrze, to teraz tak, po cichu. O, jednak nie skubany, no. Patrzcie, stoi tam. Cały czas tam stoi. No tu mają być skrytobójstwa z góry. O, tego by można było podglądać. Tylko jak się tu do ciebie dostać? Gdybym weszła tu na górę. Tindwen! Ja chcę to sly! Weź, nic nie widziałeś, nie psuj mi tutaj. Jezu. Nara. Chyba, że jej bijemy i dajemy sobie na spokój. Chociaż tego bym chciała podejrzeć jeszcze. To są dwa punkty. Chyba pomogę, bo on zaczyna tu przymudzać. Idź się podpal z kolegą. No nie dadzą wejść człowiekowi do środka, no. On ćwiczy, można by go było podejrzeć. Źle to wygląda, źle to wygląda. Oj, udokik czy harta? Han! Jest samuraj harsy i nie hara! Czy tu ktoś stoi? Nie. Wracaj do domu. Z tej strony go nie podejrzymy. Tam jest łucznik na górze. Takie buty. Za to przy okazji zauważyłam.
Mamy mongolskie artefakty. Twarz, twarz. Potrzebujemy tworzy. No i okej. I teraz tak. Potrzeba nam tylko kogoś. Kto chciałby dać się zabić. Tylko mało ich tu teraz. Właśnie tego się bałam. Że tak to się skończy. Może nie będzie kogo zabijać. Teraz tak, jak tego ubiję w ten sposób. Fajnie, fajnie. Trochę słabo. Och, Boże, chłopie, jak mi tak bardzo zależy, żebyś ty akurat nie ginął. To się wziąłeś i uparłeś. Chyba sobie dam na luz i po prostu ich wybiję, bo... Teraz tak, tego może bym ubiła z góry? No to jest jeden. Prawda? No i potrzebne jeszcze takie dwa skrytobójstwa. Chciałam zobaczyć, czy może nie włączy się jakaś cutscenka, że możemy go podejrzeć, ale nie. I wygląda na to... Zapowiada się tak przynajmniej, że został już tylko on. I trochę słabo, bo nam być brakowało jednego jeszcze. Bo on jest do zabicia jeszcze z góry, ten kapitan. Ale kapitan. Tędy nie wyjdziemy. Dobra, czyli on tak nie zejdzie na hita. Oj tam, oj tam. Dobrze, dobrze. Łaś tak jeszcze. Wróci na miejsce, czy nie wróci? To będzie dwójka, prawda? Może jednak gdzieś ktoś jeszcze się znajdzie, no. Huh.
I tak mnie oszukali na jednego kapitana w poprzednim odcinku. No to to jest drugi, prawda? I to jeszcze jednego mi tu brakuje. A jest cisza i spokój. Wygląda na to, że... No właśnie, tylko jednego nam zabraknie. Teraz możemy wejść na górę i normalnie się rozejrzeć. Okej, okej. No i ten jeden, nie? Jakiś taki bieda łucznik by się przydał, czy coś. Co tu w ogóle robią te dzikie zwierzęta w tym obozie? Dziwna sprawa. No jednej osoby nam brakuje. Jednej osoby nam brakuje. Jednego Mongoła zabrakło. O! O! Nie, to był zwierz. No dobra, to by było na tyle. Wychodzi na to niestety. Tak jest, nie ma już tu nikogo. Trochę szkoda. Tego właśnie się bałam. Że tu przylecą skumańce. Trzeba będzie ich wybić. No to ciekawe miejsce. Czy to prowadzi do jakiejś kapliczki? Tak trochę jakby się zapowiada. Ale może i nie. Tu możemy zajść na plażę. No i tak poza tym to nic ciekawego. Czyli tu jest koniec. Więcej nie odsłonimy. Tu moglibyśmy w takim razie teraz potuptać delikatnie. I tu chyba najlepiej też jakoś tak brzegiem. Nie sprzedam cię za żadne skarby. Nie powiedział nigdy Artur chyba. O! Zobaczcie, co tu jest. No, przycisnął się? Przycisnął. To jest ta wioska rybacka? Czy... Nie. Nas tu nie było, my tego nie widzieliśmy. Czy to jest znowu jakieś mongolskie? Tak to wygląda. Nie. No może i nie. Może to ta wioska rybacka jednak. Dziwna sprawa. Przecież tu Mongoły są. Nic się nie dzieje. Swoboda! Oj! Udoki harta! Oj, stój, chłopie, no. Żadnego zadania? Nic, no nic. Chciałem podnieść zapasy, ale wyszło już. Oj, to mnie denerwuje. Teraz mamy pikiniera. Co tu jeszcze? Żadnej informacji, co mamy zrobić z tym miejscem. Po prostu chyba wybić wszystkich i tyle. Tu pewnie będzie łucznik. Polskie artefakty. Trochę nie trafiłam. Der Mund bei Starja.
Wybieraj! Pipciadna! O kurczę, sięgnął. Dobra i pikiniery jak zwykle. A to już nie jest pikinier, prawda? Działasz mi na nerwy. Straszne. Masz coś? Masz. Zapasce. No dobrze. Tu mamy, tu mamy. Tu mamy coś jeszcze ciekawego. Czyli oni tak tam zbierali drewno, tu budowali łodzie. Tak to przynajmniej wygląda. O. Pokaż na co cię stać. Na cynę, a szygu ludź metu. Dobra, kunaj, nas nie interesuje. Jeszcze ktoś jest. Ty jesteś kto? Ty jesteś ty. I co? I to wszyscy? Ciekawe, co w tych dużych wazach wiozą. Jakąś oliwę? Tu ktoś ciekawy? Nie. Więc za to mamy skrzynię kolejną. I zapasy. I skóra. Tu od namiotu do namiotu. Bomba prochowa. I jakaś pomniejsza skrzynia. Znów. Dobrze. No i świetne. O, ludzie tu są. Da się z tobą porozmawiać? Nie bardzo. No dziwne miejsce, trochę bym powiedziała. Dziękujemy za ratunek, panie. Musicie się gdzieś ukryć. Idźcie do Złotej Świątyni Wariakę. O, no i w końcu coś. Przynajmniej wiem, co tu się dzieje teraz. Bo było trochę dziwnie przez moment. Jest i koń, czyli to miejsce chyba mamy wykonane. Jakaś taka mała, pomniejsza... Kurczę. Mniejszy punkt. Nic ciekawego tak naprawdę tam nie było. Teraz tak. Bambusy oczywiście. O, no my powinniśmy gdzieś w tym kierunku tutaj zmierzać. Niedźwiedź. Ewidentnie niedźwiedź. Bawi się z nimi, niech się bawi. Niech się bawią razem z nim. Czyli tak naprawdę... O. I po prostu mamy klipę. Niezbyt wiele rzeczy się tu nie znajduje, ciekawych, jak to wygląda mapa teraz. Okej, okay, czyli tu bym mogła podjechać, tu pewnie są oni. A tu chyba byliśmy? Na pewno byłam na tej wyspie, płynęłam, więc to jest zrobione. Splątane rozdroże. Czy tu coś jest? Chyba też nie. To jest woda. Więc tak naprawdę... Przeniesiemy się w to miejsce tutaj i odkryjemy tę kolejną.
plamę. Zaznaczyłam sobie tylko, gdzie mamy podróżować. Tak to chyba przedniemy mniej więcej. W tę stronę. Heja! Może być i heja. No, o to mi chodziło. I teraz taką S-ką. O! A nie, to był świetlik. Myślałam, że kwiat. Taką S-ką sobie tutaj będziemy podróżować. Dobrze robię? Całkiem wyśmienicie. Tu podjedziemy. Tu chyba było jakieś zadanie, które wykonaliśmy. Stąd mamy to miejsce, do którego możemy się tepnąć. Leci. Jeszcze tutaj tą prawą stronę. Ale nic tu ciekawego tak naprawdę nie ma, no. Ktoś tam napisał komentarz, że o, tu tyle pozasłaniane. Tu nic nie ma tak naprawdę ciekawego. A góra jeszcze jest do zrobienia. Teraz tak. To wygląda znowu na wybrzeże. Tu nic nie będzie. Tu na pewno byliśmy i to sprawdzałam. To jest ta delta. No i co? I tak naprawdę tylko ta lewa strona nam tutaj została. A, i ta prawa tu. Łąki Kuta. To może być ciekawe i pójdziemy sobie od posiadłości Adachich w tę stronę. Mhm. Aha, przejdźmy ten kawałek. I tak myślałam, spodziewałam się, może znajdę jakiegoś grajka, który opowie nam kolejną historię. Tu coś się dzieje. Halo? O, a wy to kto? A, mamy tutaj obóz. To jest obóz słomianych kapeluszy. Tu już dotarliśmy do tego miejsca. Czyli nic tu więcej po nas. Szybka podróż do Lisiej Nory. I zjedziemy sobie w dół. Zobaczymy. Tam powinno już coś być. O, proszę. To jest na skraju Złotego Lasu. No dobrze. To wygląda elegancko. Co to? Już myślałam, że mnie atakuje. Okej. Chyba jednak troszeczkę tak, co? I spróbujemy w taki sposób. Tylko mnie jedna rzecz zastanawia. Czy nie lepiej może tutaj z krajem trochę pojechać? Oho, kogoś tu mamy. Co jest? Mongolskie orły. Mongołowie widzą wszystko z powietrza. Jeśli ich orzeł cię dostrzeże, zaalarmuje pobliskich wrogów. Widzę ich. No to orła też można zabić, tylko gorzej trafić. No dobra, ale... Co to dla nas oznacza? No i dobrze. No ale co, że... Teraz tak, to średnio mnie interesuje, czy oni mnie widzą. Mnie bardziej interesuje, czy oni zabiją zakładnika. No kurwa. Ale mu wlazło. No i co teraz z takim orłem? To by było na tyle, rozumiem. Pomóż mi!
Kurczę, cię obudził. Wszystko będzie dobrze. W Komatsu mieszka moja siostra. Pocaliłeś jej życie. Kamień z serca. Dzięki ci, panie Sakai. Idź, pilnuj się. Będę zaszczycony, jeśli to przyjmiesz. Cyklu, dawaj co masz, nie stękaj. Ideał. Kurczę, to ładnie wygląda. Tu jest jakiś domek. Do mnie! Już straciłem nadzieję, panie. Tak. Kurczę, nie. Kwiatów, drewna i wszystkiego. No zobaczmy, co tu się dzieje. Gdzie? Poczekaj, bo tu jest... Ja cię tak nie dogonię. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Chyba już widzieliśmy to miejsce, tylko... Ale nie mogliśmy widzieć. W każdym razie podobne miejsce było. Ale wchodziliśmy od innej strony. A cóż to? Wspomniany kapelusz. Ostrza Oni. Zobaczymy? Taki fioletowy trochę. Czerwony. No, pobiegamy, niech będzie. Pobiegamy. Techniki. Nie wykonuj parowanie, aby blokować nadlatujące pociski. To nie. Opóźniony cios. Oszołomienie. Spróbujemy. Postawę. No mamy fajnie. Strój świetny. Gdzie my mamy? Gdzie jest, kurczę, ten słomiany kapelusz? Tutaj. Prawda? Nie. Tu mamy maski. Jaki kapelutek. Okej. Czyli teraz tak. Tam chyba nie mamy czego szukać. Tak naprawdę. Jedynie może... jakichś zapasów. No i dobrego słowa, prawda? O panie, myśleliśmy, że wszyscy zginęli. Jednak nikogo tu nie ma. Naprawdę? Ani jednego... zawiniątka z jedzeniem. No ale to przynajmniej się czegoś dowiedzieliśmy, prawda? Cała ta praca poszła na marne. No dobrze, i teraz pytanie, czy iść tam w środek? Trochę chyba i tak będziemy musieli. Ale pojedziemy sobie tym klifem. Kurczę, jakie widoki. Tam jest latarnia, chyba. Przynajmniej tak wygląda. Farma Kuta. Słyszałeś jakieś opowieści Giodzena? Tego niewidomego bojarza? Zawsze ma jakąś nową historię. Mamy len. No i tak się na wiosce żyje, prawda? Zakradłbym się do pomocy. Wziął co się da. Szukam jeszcze jakiegoś człowieka. Może ktoś nam coś tu opowie ciekawego. No chyba nie bardzo.
Nawet nie ma czego zbierać tu u nich w domostwach. Ale wyobraźcie sobie, że budzicie się codziennie rano w takim miejscu. I kurczę, macie parę kroków nad klif i nad morze, nie? Dobra, chyba jedziemy stąd. Nic tu po nas. Gdzie ten kuń się zakręcił? Jakoś tak specjalnie po tych zasobach grzebać nie będę w ich poszukiwaniu. Nie ma sensu najmniejszego. I... Oj, to sam przeskoczę. Ja muszę o tym pamiętać, bo za każdym razem chcę zeskoczyć z tego konia. Kurczę. No i co? Czyli to jest ta wioska. Farma Kute. Dobrze, tu mamy farmę Kute. Trochę musimy się obrócić. Jedziemy. No, przypomina się początek gry. Mamy łąki kute. No właśnie te do tej pory nieodkryte. Tylko teraz tak. Tu może jeszcze by coś było. Nie jest tam jeszcze wyspa. Pytanie, czy na tej wyspie coś znajdziemy. Kurczę. Aha, Mongołów na pewno. Tu jestem! Szukaliście mnie? Chodź, rób! Ale mnie naprawdę. Nieźle, co? Oj. Gdzie ty jesteś, ty ptasza? No i widzę go, no. Tu z kubańcu się wygrałeś. Mhm, takiego. Oj. Co? Się co? Okej, to był ten wolny atak. No psuje zabawę, nie? Cały czas. No, obronił. I w błocie, chłopie. Dobra, tu nie weszło. Co ty byś chciała tu pokazać? No, jak my idziemy w innym kierunku, to ty nas ciągniesz jeszcze gdzie indziej. Kurczę. I tu w dół pewnie kawał drugi będziemy jechać. No pewnie. No, oczywiście. Wyśmienicie. Dobry z ciebie koń, panie. Czyli tak, tyle to by było to. O! Coś tam leży. Jest tam człowiek. Tu jest... Idziemy.
Zobaczymy. Coś tam jest? Jest i zejście. Tu musi zaczekać. Mhm. Nie, jeszcze chciałam właśnie sprawdzić to drzewo i czy coś tu nie ma. O, o, a jednak proszę. Nie wygląda na to, że muszę zajść, by to otrzymać. Pędzel wojownika. Siedzimy w tym razem. Oczywiście. Mamy zwój. Toku, znaleźliśmy drogę w dół klifu. To niebezpieczna trasa, ale przy wodospadzie powinno być lepiej. Łódź ma przypłynąć dziś wieczorem. Musi zdążyć. Ojciec mówi, że innej szansy nie będzie. Nie chcemy odpływać bez ciebie, ale nie możemy czekać. Liczę, że zrozumiesz. No i najwidoczniej natknęli się właśnie na ten patrol. Chciałam powiedzieć, że coś nas tu, kurczę, widzi, chociaż ja... A ty co tu robisz? Jeszcze mi... Ty... Skąd on się tu wziął w ogóle? Z trawy? Koń dostał, uciekł. Może i dobrze. Bo my będziemy chcieli zejść tu w dół, zobaczyć jak to wygląda. No niestety, tym się nie udało, tylko gdzie tu było to zejście? Jest. No, w to mogę uwierzyć. O, jaka jest zasadzka tutaj, czy co? Toku, mam nadzieję, że ten list nie będzie potrzebny i że wkrótce zobaczę, jak idziesz tą plażą. Do przypłynięcia łodzi zostało mało czasu, ale postaram się jak najdłużej ją zatrzymać. Jeżeli to czytasz, wybacz mi. Proszę uważaj na siebie, dopóki nie wrócimy. Kiedy mogłowie się stąd wyniosą? Próbowali uciec. Czy ona nas prowadzi za wodospa? Chyba tak. Chyba nie. Można wejść. Sprawdzimy to. Chłopie. No. Ładne. Kajkładamo. No to uwaga. Tak się pożegnamy. Mhm. Co na to? Nieskończona moc.
Cisza przed burzą. Już coś takiego było. Góruje z niebios. Może góruje z niebios. Ciągle wijąca się mgła. Kroczy po nieznanemu. Szybko aż po kres. Niknie ciepły blask. Z samego wnętrza. Jak wezmę górę, to będzie cringe'owe chyba. A? Dobra. Uwaga, jedzie. Góruje z niebios. Kroczy ku nieznanemu. Szybko aż po kres. Bardzo ładne. Ekstra. Szybko. Góruje z niebios. Kroczy ku nieznanemu. Szybko aż po kres. Zapamiętajcie. Jo. Ja też zapamiętam. I szybko postaram się zapomnieć. Zobaczmy tę opaskę. Opaska inwazji. Dobra. Koniec kapelusza, mamy opaskę inwazji. Ojej. Pogoda się psuje, tak? No dobrze. To co my tutaj mamy jeszcze? W zasadzie to musielibyśmy troszeczkę tak tutaj sobie wykręcić koń i myślę, że to by było na tyle i przeniesiemy się. Na północny zachód i zobaczymy, co tam będzie słychać, bo tam faktycznie. Ojej, nie mam strzał. Kto będzie walczył? No to jeszcze sobie zrobimy prowokację, o. O. Kto będzie walczył? Na niego! O kurczę, ten od razu poszedł. Zrobiłam chyba w ostatniej chwili. Się uzwyczaiłam, że atakują od razu. Zabiorę cię ze sobą! A to są bandyci! Ja bym chciała poćwiczyć. Nie da się tak poćwiczyć. No i moje ulubione nadchodzi. Czyli to mongołowie z bandytami się po prostu biją czasami. Ale tak ciężkie to jest do odróżnienia. No w pewnych momentach. To jakie miejsce? Wszędzie trupy. O! O! A wy to kto? Czy nas tu przypadkiem nie było? No w teorii nie. Trochę mi przypomina to tę drewutnię, do której dotarliśmy z panią Masako. Ale może się mylę? Nie otworzę tego? A ty też nie wejdę? Wejdę. Wejdę. I co my tu mamy jeszcze? Jakiś ludzi do ubicia? To by było chyba na tyle, co? Do ataku! O
No i wszyscy. Okej. Nie wszyscy. Nice. I od razu... Okej. Czyli jeżeli użyjemy trójkąta, to ścinamy mu głowę. A ciekawe, co będzie z kwadratem. Gdzieś indziej dostanę? Tak powinno to chyba wyglądać, nie? O! No tak. Stal. Tym razem. To miejsce już znamy, prawda? A kto tam idzie? Ktoś konno jedzie, jakiś Mongol pewnie. Tutaj! To sprawdźmy jeszcze tą okolicę i tak podejrzewam, że już w następnym odcinku będziemy w zupełnie innym miejscu. O, ładnie tu. Kurczę. Ładnie tu. O! Ale gdzie? Żmos? No proszę. Czyli tak. Czyli jednak, tu sobie coś zrobimy. Za moment. Odkryjemy to do końca. I tę ciemną plamę, czy tam jasną akurat, zrobimy w następnym odcinku. Później pójdziemy do kapliczki Krętej Góry. I tak myślę, że weźmiemy się wtedy za zachód mapy. Górę sobie jeszcze zostawimy. Może jak zdążę ubić jeszcze teraz? Kto będzie walił? Wow. Całkiem fajnie, że on podszedł. Akurat łucznik mógł się nie pchać. No i dobrze, to bo my tu mamy jeszcze duże to, czy nie duże? Czyli tak, mamy z mieczykiem. Nie gumośka. To jest chyba jakiś kapitan. Skubany. No i co? Ty jest? Sasza! Burgen! Sasza! Sasza! Nie denerwuj ludzi. Sasza! Ktoś tu jeszcze jest? Sasza! No i dobra, padło. To jeszcze dajcie to, co macie. Mongolskie artefakty. No zobaczmy, co to. Pajdza. Pajdza to specjalna tabliczka noszona przez mongolskich urzędników. Daje im pewne przywileje, na przykład możliwość korzystania z punktów zaopatrzenia, rekwirowania dóbr bądź domagania się usług od ludności cywilnej. Tabliczki te otrzymują również zamorscy handlarze w celu umocnienia ich relacji z Imperium Mongołów. A tu mamy jatkę. To tradycyjna mongolska cytra, blisko spokrewniona z chińskim instrumentem o nazwie guzheng. Oczywiście to może inaczej się wymawia, ale to są te dwie nowe rzeczy. I teraz tak, tu mamy dostępną nagrodę za chorągwie. Żelazo. To by było na tyle. Coś jeszcze?
Mam jeszcze jeden namiot. O duże lazo. I... zapasy, bombę mamy, więc nas nie interesuje. No i co, to by było na tyle. Taki malutki obozik. Po drugiej stronie mostu. O, i skrzynia. Jednak najważniejsza. Zapasy 18. No i co? No i to by było to, no. Wszystko zrobione. Możemy ten znacznik sobie ściągnąć. A my będziemy próbowali... od którego miejsca? Chyba od tego tutaj. Dostać się na lewą stronę. No dobrze. Trzymajcie się. Hej, hej.